No tak, ode mnie się zaczęło, może. Nazywam się Jolanta Kasprzyk i prawie 30 lat temu przeprowadziłam się do Bystry. Przeprowadziłam się ze Śląska, myśląc o świeżym powietrzu. Kocham przyrodę, wydawało mi się, że tu będzie świetne miejsce do życia dla mnie i dla mojej rodziny. I teraz po tych latach, jakież jest moje zdziwienie, kiedy powietrze w centrum Katowic jest czyściejsze niż u nas w Bystrej, wielokrotnie czyściejsze niż u nas w Bystrej, uzdrowisku, bo przed wojny, prawda? W miejscowości, gdzie są domy czasowe, gdzie mamy szpital, gdzie mamy sanatorium, gdzie leczy się choroby płuc. To jest po prostu nie do uwierzenia, że tak się stało. Mieszkam tutaj długo, spaceruję po Bystrej. Na co dzień widzę, że główną winą tego, tych zanieczyszczeń, które mamy, są jednak domowe paleniska. Po prostu z kominów leci niejednokrotnie czarny, śmierdzący, gryzący dym. To nie jest dym ze spalania ani gazu. To nie jest nawet dym ze spalania czystego, dobrej jakości węgla. To jest dym ze spalania muł, flotu, chyba śmieci, mokrych jakichś trocin, odpadów. I tak sobie pomyślałam, że ta sprawa jak żadna inna nadaje się do takiej pracy u podstaw, prawda? Ponieważ oczywiście weszła uchwała antysmogowa, będziemy może wymieniać piece, ale tak na dzień dzisiejszy, co kto wrzuci do pieca, to, że tak powiem, poleci w powietrze, będzie truło, ale nie tylko jego. Będzie truło nas wszystkich, będzie truło najbliższych sąsiadów i przyrodę, zwierzęta. Także myślę, że tu akurat, jak zwykle, te osoby, które przyszły, to prawdopodobnie nie robią tak, jak mówię, nie palą złej jakości paliwem stałym. Ale myślę, że te osoby, które przyszły, po tym spotkaniu być może nie będą się bały zwrócić uwagi swoim sąsiadom, swoim dymiącym trucicielom, którzy no po prostu niestety, ale trzeba im zwracać uwagę, a nawet zwracać się o pomoc do władz, do straży gminnej, do policji, no bo inaczej nie damy sobie z tym rady. Ja się bardzo cieszę, że przyszło tyle osób, byłam ciekawa właściwie jak to będzie. Jestem bardzo zaskoczona i zadowolona, że tyle Państwu. I teraz chciałam oddać głos pani Annie Dworakowskiej z Krakowskiego Alarmu Smogowego.